Pytacie, co się stało z Moniką? Dlaczego tak rzadko pojawia się na TikTokach? Czy VIP Team, jaki znaliście do tej pory, się skończył? Kim jest ta nowa dziewczyna, Magda? Co pojawiła się w ostatnich dwóch filmikach? I czy pokażemy jej oczy z bliska? Czas, abyście poznali prawdę. To znaczy, pewnie ci, którzy śledzą nas na Instagramie, już ją znają. Monika jest na wakacjach w Palermo. No, a ja jestem w Polsce. Jak chcecie, możecie ją śledzić właśnie na Instagramie, bo tam wstawia relacje, a nasz Instagram jest jak najbardziej publiczny, także luz. Przed jej wyjazdem nagraliśmy parę TikToków razem, więc jakiś czas publikuję coś z jej udziałem. No ale siłą rzeczy teraz więcej jest materiałów ze mną oraz z Magdą, którą zaprosiłem gościnnie na nasz kanał. Bo Magda również jest osobą słabowidzącą, jest moją przyjaciółką, z którą chodziłem jeszcze razem do gimnazjum, również dla osób słabowidzących. I uznałem, że to jest świetna okazja, żebyście mogli zobaczyć, jak bardzo środowisko VIP-owskie jest różne. Madzia zgodziła się, abyśmy pokazali, jak wygląda jej oko w przybliżeniu, więc wkrótce będziemy mogli porównać, jak wygląda oko z tęczówką i oko bez tęczówki, bo wiem, jak bardzo chcecie to zobaczyć, ale nie ma nic za darmo. Opublikujemy ten materiał z okazji 630 tysięcy obserwatorów, a jest was obecnie 607k, także wiecie, co robić. A jeśli chodzi o TikToki z Monią, to już jutro będziecie mogli zobaczyć, jak niewidomi czytają mapy.